W naszym studiu gościmy aktorkę, miłośniczkę zwierząt, kobietę z krwi i kości, Zosia Zborowska-Wrona. Dzień dobry. Dzień dobry, czyli dziewczyny. Co sprawia Ci przyjemność? Eee. Nie wiem, wszystko, co eee. to jest. To jest to nie, nie, nie do powiedzenia, nie, no. Czemu? Nie ma tematów błagam cię. Nie, no myślę, że taki wiesz, no, teraz w ostatnimi czasy będąc kuleczką to sen, bardzo doceniam ten sen, zwłaszcza, że jest go dużo mniej niż w pierwszej ciąży. Myślałam, że w e, stronę przyjemności, znaczy z tą przyjemnością pójdziemy w stronę tego posta Twojego e, z ja i, ja i moje ogłaszamy koniec <grym> wakacji. Tak. <grym> tak, <grym> tak. No to, to też wiadomo, bo no, e, <grym> jest e, naprawdę odpowiedzialny za dużą część przyjemności. Andrzej się śmieje, także na Antarktydę wyjechałam. E, <grym> Ale y, y, to też, no, jest Duże przyjemności. No, bardzo lubię dobrze zjeść. Matko, ja te, teraz właśnie też w ciąży to jest ekstra, że masz wyczulone zmysły, tak? I pod kątem pingwinka, i pod kątem zje, y, jedzenia. <laughs> Jak coś ci smakuje, to ci to tak smakuje. Ale masz jakieś to, takie b, 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 zachcianki dziwne? Y, no, dziwną moją zachcianką jest herbata. Naprawdę. To jest jak ja, dla mnie herbata czarna. czarna. Tak, w ogóle dla mnie, ale to samo miałam w ciąży z znać. Dla mnie herbata mo, może nie istnieć. I nagle w ciąży w ogóle odstawiłam kawę, nie piję w ogóle kawy, tylko herbatę. Hmm. I niech żyją kanapki. <laughs> Jeszcze przed ciążą to największą przyjemnością to były nasze tak zwane staycation z Andrzejem. E, a bardzo to pielęgnowaliśmy, że raz na pół roku wyjazd na trzy dni sami, a raz tak, raz na miesiąc. E, E, randka z nocowaniem gdzieś w Warszawie. tak, tak. I to było super taki czas dla nas i właśnie. I, I obydwoje to mega, mega bardzo, bardzo lubiliśmy teraz. No trochę ciężko. Teraz będziecie wychowywać dwie córki, a no, nawet cztery. <laughs> a Andrzej ma masz przerąbane, tak. tak no, spodziewamy się kolejnego dziecka. Półtora I mówiłaś, się... że bałaś się tego, że to będzie córka, że to jest jednak ogromna odpowiedzialność wychowywać um, dziewczynę, kobietę. A Jak się to odnajdzie? No. Wiesz, co Andrzej jest tak super tatą. Jest tak, tak fenomenalnym ojcem i e, tak daje dużo z siebie, e, że ja myślę, że teraz mi jest łatwiej, bo teraz jakby ja steruję tym dzieckiem, a ja wiem, że ja mam po prostu problem z kontrolą i że musi być po mojemu i pewnie to jest jeszcze temat do, do, na powrót do, do gabinetu, ale on będzie, on jest nadal, on jest wspaniałym tatą, ale myślę, że on będzie takim zajebistym ojcem, jak, jak dziewczynki będą miały naście lat i że to on wtedy przejmie, mam taką nadzieję. Czy <laughs> <laughs> myślisz, że będzie kawalerom otwierał drzwi i kawaler? To czego tutaj dzisiaj? <śmiech> <śmiech> tak, no ostatnio gadaliśmy no wiesz, ciężko w ogóle stwierdzić, co to po, po pierwsze, skąd wiemy, że to będzie kawaler, może to będzie dziewczyna? A, to jest. <laughs> Już zostaliśmy za to zbesztani, że Andrzej e, czekając na, e, na, na pierwsze dziecko dostał ode mnie zresztą body z napisem. Sorry, sorry sorry boys, uh, dad says no dating. Uh, no i po prostu słuchajcie, to jaka burza w internecie. Uh, no jak może. Um... Nie dość, że uprzedmiotem. <laughs> Uprzedmiotami. <laughs> <U przedmiotem. śmiech> ja <Ja> <laughs> <my>, tak. trudne <laughs> słowo. Ja mam teraz baby brain, mogę się No w każdym razie, że nie dość, że jakby upupiamy, to powiem tak z Gąbrowicza, to dziecko, to tę dziewczynkę, że jest przedmiotem własności ojca, to jeszcze w ogóle, że narzucamy jej, że już wiemy z góry, e, e, z kim będzie się chciała spotykać. Czy to będą mężczyźni, czy kobiety. No dobra, ale dziewczyny, czy to nie jest trochę tak, że jednak tracimy poczucie humoru przez poprawność polityczną? Przecież trochę tak no, jest. to trochę jest tak, że jakby ja żartem. No tak, okay, jeżeli podchodzimy do czegoś na poważnie. Fanatyzm nigdy oczywiście, nie prowadzi do nie jest dobre. Tak, tak, to, znaczy to, to wiecie co, za ja wtedy, bo po prostu najśmieszniejsze jest to, że jeszcze parę dni wcześniej e, wzięliśmy udział w kampanii e, właśnie przeciwko homofobii i tak dalej, więc to było na zasadzie dwa posty później, nie? I pewna rzecz wtedy odezwałam do tych ludzi, którzy po prostu, wiesz, zmietli nas, że to, to nie była dyskusja, to był po prostu od razu pocisk. Mówię, guys ja was rozumiem, co więcej, ja mogę wam przyznać e, rację, że okej, okay, ale w taki sposób to wy nigdy jakby nie wygracie, jakby edukujcie, zahaczcie, słuchajcie, nie uważajcie, coś, ani od razu, że, że, że jedziecie po nas. Żartem po bo prostu to też jest, na to odpowiedzieć. Tak, dokładnie, no, a nie, nie od razu. Wszystko, myślałam o tym ostatnio dużo, że, że te skrajności właśnie, te, te ekstremizmy często prowadzą do, do, do takiej obronnej postawy absolutnie i do tego, że ktoś jednak staje o konie i mówi nie i budzi to jakąś agresję. I nawet przy okazji tego, że zastanawiałam się nad tym, czy lewicowe środowiska zawsze robią dobrą robotę i czy naprawdę zaczynanie dziesiątej kadencji Sejmu awantury o, o aborcję dostępną do 12 tygodnia życia, to jest naprawdę to, jak my chcemy zaczynać wchodzić. Są ważne tematy, ale kurczę, czemu my nie potrafimy... Jakby myśleć trzy kroki do przodu i y, y, trochę lepiej planować. Oczywiście, znaczy trochę... co też sobie myślę, że problemem jest to, że z jednej strony chcemy ludzi edukować, <laughs> chcemy ich uświadamiać w różnych tematach, ale przez takie ekstremalne znaczy rzeczy to budujemy nawet mój mur. Nawet mój opór to budzi, mimo że jestem za, jestem otwarta, jest okej, okay, ale jak e, ktoś zaczyna w ten sposób, z tak wysokiego tonu i tak agresywnie, no to, jest to, to jest mur. Tak? No dokładnie, tak, jest mur, ale z drugiej strony jestem w stanie też zrozumieć, no bo słuchałyście pewnie wczorajszych wywodów, e, czy pana Brauna, Bra 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 Bra, tak też mówię, no, e, o in vitro, no to wiesz, ręce opadają, nie? w sensie ja tak, ja słuchałam początku, a później już sobie dałam spokój, bo wiedziałam, e, czego tam e, no, Tam jest dopiero reality. Tak, tam nie. jest e, równoległa rzeczywistość. Tak. Ja odcinam ją po prostu, że, e, że to się dzieje. No ale to też w Polsce jest. Tak. Wiesz, no kobiety naprawdę, e, tu się przeklinaczy nie, tak. Tak. naprawdę tak. się no wk***ły i... przez te ostatnie parę lat. Naprawdę. Więc myślę, że te dziewczyny, które nas też reprezentują e, e, w Sejmie... Mówimy tutaj na przykład właśnie o posłankach lewicy. No, zgadzam się z tym, co mówisz, ale też jestem w stanie zrozumieć, że one po prostu chcą z buta wjechać, e, żeby, żeby zawalczyć o to, co nasze. Ale no, no, Zosia, ja też o tym mówię, żeby to nam nie wyszło bokiem, bo naprawdę wydarzyła się tego 15 października rewolucja, tak e, rewolucja wielka, bardzo ważna rzecz. I nie zniszczymy tego awanturami, tak. bo zaraz tak. się wszyscy skłócą, pokłócą, zaczną sobie skakać do gardeł, i ja nic z ja tego myślę, nie że, będzie. Inaczej, ja że nasz marszałek na to nie pozwoli, wyłączy mikrofon. No i będzie. Nie, no, liczę, że będzie dobrze. Jak wychować w takim świecie dziecko? I to jest pytanie za 100 punktów. E no, nigdy w życiu nie sądziłam, że odpowiem na, na to w ten sposób, ale naprawdę uważam, że sport może bardzo pomóc. żeby to Jak patrzę na Andrzeja, właśnie jak on został wychowany w tej dyscyplinie, w tej zajawce, to, było, to, to jest. Dlatego ja tak bardzo chciałam ich chłopców. Ja chciałam mieć dwóch chłopców, <laughs> bo mówię: będą mieli tego tatusia, wepchniemy ich czy tam w jakąś siatkówkę, czy coś innego iż po prostu e, taki wiesz, będzie fajny role model, a ja będę taką wiesz. No, no, Mówi, że dziewczynki nie mogą być wepchnięte. No, i z... <laughs> Mogą i pewnie będą, chociaż no, to wiesz, to nie, nie wiadomo, jak to się potoczy, ale myślę, że ten sport może, może zrobić dobry, do, dobrą robotę i w takiej dyscyplinie i, i, i właśnie charakter. kształtowaniu charakteru i w też tej ucieczce od tych. Chociaż, czy z drugiej strony można uciec tak, od social mediów, od, e, e, od tej całej jakby rzeczywistości, która się dzieje równolegle w internecie. Nie wiem, no myślę, że my jesteśmy też takim pokoleniem które bardzo będzie to wszystko testować. I fajnie, żeby iść też jakby z duchem czasu i żeby nie zabraniać dzieciakom tego, no bo to to też na dobre nie wyjdzie, ale jak znaleźć ten złoty środek? Nie mam pojęcia. Boję się tego bardzo. Plus jak tłumaczyć dzieciom dzisiejszy świat, bo on się robi coraz bardziej skomplikowane dla nas, że my czasami Właśnie tego ja nie mam, rozumiemy, co cucie, się czy, dzieje. Czy przypadkiem to dzieci nie będą nam tłumaczyć tego świata? ci, co mają dzieci, mają łatwiej, bo będzie miał im kto to wytłumaczyć. To my nie nadążamy Nie pamiętaj, Agnieszka, Ciocie, cio cio Dobry ciocie. Cio cio tak. E, do tej, do tej pory pamiętam, jak próbowałam mojej babci wytłumaczyć, co to jest internet. Nie? A wcześniej moja siostra próbowała, znaczy próbowała, wytłumaczyła, tam parę lat wcześniej wytłumaczyła, co to jest galeria handlowa. I moja babcia nie była w stanie w ogóle, mówi, ale jak to i możesz wejść i kupić wszystko, co chcesz? No tak. A co to... No tak. I, I ona przekaść. wtedy powiedziała, że, że ona by chciała taki kubek różowy ze złotą otoczką, bo taki miała jej starsza siostra, jak były malutkie, i Hania poszła w tej galerii. Bo ten... nie popłakałyście się w tym odpady. Ale Oczywiście, że tak. Takie no. bardzo wzruszające. No, łatwo się wzruszasz? Ach. No, przecież łatwo się wzruszam, łatwo adoptuję psy. Jakby, <laughs> hormony hormony ciążowe. Jest, ja w ogóle się łatwo wzru wzruszam, ale hormony ciążowe tak to podbijają. No że właśnie, no, że on się zgodził na tego drugiego psa, to ja tego w ogóle A czy ty nie podobałam. w ogóle? Wysłałam mu zdjęcie na Instagram. A, czyli za zakomunikowałam. Wysłałam mu zdjęcie takiej no, przesłodkiej sieroty. No ja tam nie wiem, z 3-4 miesiące. No to taki ciapulinek malutki. Tak, nie? tak, bez, bez tej łapki. tak napisałam, adoptujemy, i on to jest lajkowo więc ja miałam takie... A. Zaczynam <noise> W ogóle wspaniałe, bo tam była cała rodzina się błąkała po wsi. Była Kelly, tata Ozzy i mama Sharon. <noise> I powiedziałam, że Swoją... ja wie Kelly. On mówi, super, zostawmy to imię. Ja mówię, no nie, on mówi, nie no, ekstra, kuzynka okay. ze Stanów przyjechała. <laughs> więc, ale, ale zmieniliśmy, Nadzia wymyśliła, że będzie Klysia, więc jest Klysia. Jest Krysia wiesieną, tak. Nadia to w ogóle jest już małą kobietą wielu talentów, hymn podobno pięknie śpiewa. Tak, tak, o, tak, no to się udało przed drugim rokiem życia, co było też zabawne, bo to wyszło jakoś tak zupełnie przez przypadek, facet Kani, e, naszej zresztą e, Właśnie mojej źródło informacji. Tak. E, pozdrawiamy byliśmy, serdecznie. Tak, pozdrawiamy cię Kani, moja przyjaciółka. E, I e, on się spytał, bo byliśmy wtedy na Majorce na wakacjach i Kania mówi do niego, ty zobacz jak e, Nadia tam śpiała jakąś piosenkę, typu, typu tam właśnie koła autobusu kręcą się. A, a Jurecki tak się spierze tak, a hymn u mnie? A ja akurat tam jakoś tam piłam winko, czy coś mówię, że hold my beer i zaczęłam stresować <laughs> dziecko. I zaczęłam po prostu śpiewać hymn. Efekt jest spektakularny, tak? Efekt jest naprawdę spektakularny. Do listopada można było posłuchać tego tak, efektu. można było. Jakieś w ogóle tak. szalone zasięgi to miało. E, I no niestety nie pokazujemy jej wizerunku, a z wizerunkiem to jest dopiero też nie, bardzo wzruszające. Czego ty się uczysz od Nadzi? No bo jednak dziecko z tego, co słyszałam, you people with kids, to zawsze <laughs> mówicie, że zmienia to wam kompletnie cały świat. Więc czego ty się nauczyłaś od Nadzi? Cierpliwość się uczę, no bardzo, bardzo i e, e, cierpliwości, myślę, że taka no, taka no właśnie miłość bezwarunkowa, nie? Jakby ja sobie nie wyobrażałam, że można kochać bardziej niż się kocha psa, w sensie, że moje, Już nie chciałam to, to, jak to wiecie, że jakby pamiętam, że jak mi ludzie mówili, że no nie sobie. no zobaczysz sobie, <laughs> że, zobaczysz wrócisz ze szpitala i, e, i pies pójdzie w odstawkę, co w ogóle jak to jest możliwe, jakby nie ma opcji, żebym kochała bardziej niż kocham, wiesz, w się sensie w takiej, tak, ale po, poszła wiesz w odstawkę. Wiesz co, e, pierwszy tydzień był taki naprawdę ciężki, bo jesteś w tych ho tak. hormonach, w jakiejś takiej dziwnej e, fazie, że nie bardzo jeszcze wiesz, co się dzieje, wszystko cię boli i masz to małe dziecko i psa, który jest, nagle który jest duży, e, śmierdzi, w sensie w porównaniu do zapachu <noise> tego dziecka, gdzie mi pies nigdy nie śmierdział i szczeka, więc ją budzi. E, I faktycznie ten pierwszy... Pierwsze, e, e, Pierwsze parę dni było takie, ale miałam takie... Nie, dobra, wait, Zosia, spokojnie. Jakby to jest Fa Wiesia. Jakby nie, nie. I jakby sama musiałam się sprowadzić do okay. parteru, żeby wrócić do tego i jakby... I teraz e, w ogóle nie ma, nie ma czegoś takiego, że Wiesia poszła w odstawkę. A czy jest e, jakaś taka chęć albo pokusa, żeby swoje marzenia przelewać na dziecko? Na zasadzie, że jak patrzysz wstecz, to myślisz sobie, kurczę, czemu nie robiłam tego, tego, tamtego, chociaż w twoim przypadku to jest trudne, bo robiłaś absolutnie chyba wszystko, co, 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 co sobie wymarzyłaś. E, ale czy jest coś takiego, że myślisz sobie o tej Nadzi, e, czy o kolejnym twoim dziecku, że fajnie by było... O tej gdyby... drugiej, tak na nią mówimy. O tej drugiej, jest... o tej drugiej, bardzo ładne. O tej drugiej, że właśnie, że już jest grafik przygotowany. Nie mamy na razie jakiejś takiej, wiesz, ciśnienia w sensie... Żeby na coś się zapisywać. Zobaczymy. Mi się wydaje, że te, te takie niespełnione ambicje rodziców, to, może to później wychodzi. przecież tak jak mówię? No. Ale myślisz powiedziałaś, że chciałaś mieć dwóch synów i żeby tak trochę poszli drogą e, twojego męża. Myślałaś o tym, e, że dziewczyny mogłyby zostać aktorkami? Czy chciałabyś bardzo żeby jej tego nie żyć? No właśnie to. <laughs> <Ale ja dopiero śmiech> bardzo wielu dlaczego? aktorów to tak, mówię, Tak, że? dlatego moi rodzice też mi tego nie życzyli. To jest tak trudne, tak niewdzięczne, w sensie jak ci idzie, to jest super, ale też, chociaż może, może teraz się trochę zmieniło, bo, bo widzę, że też coraz więcej, jakby nie masz jakiegoś takiego kanonu, który gra, że coraz więcej mm -hmm. osób gra z różnymi rysami twarzy, o różnych figurach, e, jest, e, no to kino jest coraz ciekawsze, coraz więcej jest tego, ale, no Nadia na pewno będzie wysoka, na pewno będzie wysoka no, i to... Czyli <laughs> No jakby nie patrzeć, oboje jesteście tak. wysocy i z no tego co wiem. To byłaś jedną z trzech najwyższych dziewczyn w szkole w klasie? Tak, to Kani będzie? <śśś> Kaniu, no pozdrawiam. Prosiłaś, tak. żeby cię nie wymieniać. Pozdrawiam. Lubiłaś to, <śśś> to bo ja nie tego nie znosiłam. Przede na najwyższa? tym zdjęciu e, klasowym tam, w tym ostatnim rzędzie, na tej ławce, wśród tych najwyższych i zawsze Je, te mniejsze były takie zwinne. No, na pierwsze. <śś> ja byłam po drugiej stronie, co Wam mogę powiedzieć. No, <śś> e, no tak, wiesz co. Y, mm. Nie wiem, chyba jakoś nie zwracałam na to uwagi tak mi się wydaje, że... E... Ja to zaczęłam doceniać później zdecydowanie. Tak, 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 tak. że tak. w sumie fajnie, Chociaż wiesz, chociaż w szkole teatralnej byłam wielka, tak? Jakby nie wysoka, tylko wielka. E, i, I faktycznie mało jest, no może teraz trochę więcej, ale no nie nie, jest, nie ma za dużo wysokich takich, naprawdę wysokich aktorów. Więc to też, jak masz, wiesz, już wybraną rolę główną męską, i chłopak ma metr 70 czy m 72, a ty masz m no to się nie wydarzy raczej, raczej nie zagrasz. Właśnie to jest bardzo ciekawe, nie wiem, że czy to nie będzie dyskryminujące, no. co, co powiem, ale rzeczywiście. E, Zastanów się dwa razy. Wielu niskich mężczyzn idzie w. E, wysokiej kobiecie. No, <laughs> bo aktorstwo. Okay. Albo w wysokiej kobiecie? To jest jednak taka wtedy próba. Wiecie, to, nie to, tak. tak. Ale wspominałaś o tym, że właśnie teraz jest dużo różnych aktorów, aktorek o różnych rysach twarzy, kształtach i tak dalej. To jest temat, który jest dla ciebie niezwykle ważny i ty zawsze bardzo głośno o tym mówisz, że każdy jest jakiś, że każdy jest piękny, żeby przestać tutaj um, nierealne beauty standardy wprowadzać i, i zalewać okay. nas tym wszystkim. Ty zawsze też prosisz o to, żeby nie być retuszowaną. Czy to jest coś, do czego ty dochodziłaś mentalnie? No jasne. Czy, czy zawsze miałeś tak, że hej, jest Jestem taka i nic wam do tego. Znaczy, no zawsze byłam dość pewna siebie, um, ale myślę, że um, myślę, że jakby w ogóle proces ak jakby akceptacji siebie to jest, to jest proces, tak? To trwa i. I teraz też, no, jakby ciało się zmienia, jakby w trakcie ciąży, czy teraz kolejnej ciąży. W sensie to jest, to jest, to jest hardcore dla kobiety. Jeszcze wiecie, no, jakby są, wiadomo, że są dziewczyny, które mają nie wiem, rozmiar 36-34 i przytyją w ciąży, mają piłeczkę. piłeczkę, chociaż pewnie dla nich to też jest trudne, tak? e, e, że, że nagle jest ich więcej, ale no, ja nigdy nie, nie, mia, nie miałam wymiarów modelki. i. Jak już wjeżdżam w tę ciążę, to na pełnej. To jak ty <laughs> 25 kilo albo i więcej. Tak, 25 kilo no, przytułam w ciąży. E, I teraz tak próbuję się trochę trzymać w tej drugiej, bo wiem, jak trudne jest potem po prostu zrzucanie, jak jesteś zmęczona i tak dalej. Ale to jest znowu no, to jest proces, tak? I e, i z tym retuszem, no to jest też jakaś takie, jakieś takie straszne oszukiwanie siebie, w sensie przecież tak nie wyglądasz. Pamiętam ten moment, jak jakby świadomie zrezygnowałam z filtrów na Instagramie i też o tym bardzo dużo mówiłam, że to jest, że nawet jakaś taka tam sepia, czy tam jakieś takie, wiesz, stare te filtry, które niby nic nie robią, a jednak robią dużo. Paris. Tak. <laughs> no ale wiesz, jak, co się potem... E, e, co się potem okazuje, że, że ja, Ola Żebrowska i jeszcze Koroniewska, że my się nie myjemy, nie? że po prostu A się pokazujemy. Tak. tę historię, tak, ale Joanna zapewniła, że myjecie się. Tak, tak, e, że, 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 że przez to, że my się pokazujemy, nie wiem, w spiętych <laughs> włosach, po prostu bez make-upu czy z pryszczem, to od razu oznacza, że się nie myjemy. No. Też się spotykałam na kawę ostatnio z Olą, ładnie pachniała, więc to mogę... Demetujemy wszelkie plotki. A czy to nie jest, słuchajcie, taki paradoks, że mm, rzeczywiście to, 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 tą samoakceptację zyskuje się z wiekiem. Znaczy w sensie, jak jesteśmy młode i wyglądamy naprawdę super, to wtedy najbardziej siebie nie lubimy, a im jesteśmy starsze, tym bardziej siebie akceptujemy. No mądrzyjemy też może gdzieś inaczej na siebie patrzymy i... Wiesz, my, my też jesteśmy nie można tego. Może, może odwrócić, odwrócić nie, ale, ale. My też jesteśmy, pamiętaj, bardziej narażone na to wszystko, bo do, do, dorastamy w, od razu na, na widoku, na patelni. Jakby zarówno wy, jak i ja przeszłyśmy przez całe lawinę hejtu na pudelkach i tak dalej. Ocenianie po prostu od stóp do, do głów, Ty jak chodzimy? wyglądasz. Przechodzimy, <laughs> tak, jak wiesz. Tylko teraz już właśnie można się do tego trochę przyzwyczaić. Ale jak to wszystko zaczynało tak. się tworzyć, te te, te portale plotkarskie, no to to był jakiś szok, nie? Ja pamiętam, to był pierwszy i ostatni i, i. raz, jak przyczynałam sobie komentarza, jak zadebiutowałam prowadząc Eurowizję, a byłam naprawdę wtedy zielona totalnie z Arturem Orzechem, i to było jakieś takie wydarzenie. I tak wszystkim zależało, żeby było super, że jak komuś tak za bardzo zależy, to efekt jest odwrotny. Wyglą... Byłam przemalowana, przebrana. I tylko ale przeczytałam... też takie czasy były, nie? Ta, nie, ale to naprawdę, nawet w tamtych czasach to było tu. Tak? I przeczytałam komentarz. Kim jest ten hologram, który stoi obok oh, yes. rzeka? Ja naprawdę wyglądałam jak hologram, ale stwierdziłam, że dobra, wtedy pamiętam, bo była taka świetna logopetka, która nas szkoliła pani Joasia Luboń. Ja na powiedziała, nigdy nie czytaj komentarzy, nie rób tego po prostu i wzięłam sobie tę radę bardzo do serca. I no rzeczywiście... właśnie, bo ty nigdy nie czytasz, ty się twardo trzymasz i ty nie czytasz. Ja się na nawet, instagramie ja, nawet tam nie. Nie. się, się jest w tak. czasami, ale. Ja nawet nie wchodzę w żadne artykuły. I też wszyscy moi najbliżsi wiedzą, że jakby nawet nic, proszę mi nie wysyłać, jakby w ogóle, w ogóle mnie to nie interesuje. Nie wchodzę, w ogóle nie wchodzę na żadne portale plotkarskie i to też już od nie wiem, rok, dwa, nie pamiętam, i to też mi dało taką w ogóle jakąś dużą przestrzeń w głowie, mhm. że jakby nie karmisz się tymi jakimiś plotkami idiotycznymi. Siłą rzeczy mieli to się w głowie. Nawet jeżeli wiesz, że to są głupoty, ktoś jest złośliwy, bo jest złośliwy, bo jest nieszczęśliwy, bo sam źle pewnie o sobie myśli. No to jakby teorie wszyscy, wszyscy znamy, ale potem to jest tak a może jednak rzeczywiście. Co moim zdaniem jest zawsze tak. jakiś lat. Nie czytam nigdy pod sobą. Czasem zajrzę, żeby sprawdzić, jakie są emocje i nastroje i co się dzieje, i czy cały czas jest takie bagno. I zwróciłam uwagę na jedną rzecz, która jest bardzo ciekawa, że coraz więcej portali wyłącza w ogóle opcję komentowania. A to jest super. Nie? Uważam. Ja, super no. I to, tak. to nie, chyba to nie jest się, taka, jakieś takie miejsce dla frustratów. W sensie ja w życiu nie napisałam żadnego raz napisałam, Raz napisałam komentarz, ale to jako ja. Z jak koleżanką. Z koleżanką panem Bosakiem. E, konfederacji, e, a propos właśnie, e, i to, ale to, to, jest, to jest coś, co po prostu ja bym mogła mu podejść w, t, prosto w twarz, to samo powiedzieć. I proszę bardzo, jeżeli ktoś chce mi z nazwiska, coś podejść, powiedzieć. Ja to nie napisałam po, na Twitterze pod Bartoszem Kłaczkiem, też nie wytrzymałam. No. A ty ja lubicie tak czasami takie No właśnie, niestety już na tym Instagramie, bo ja to już, w, tak, znaczy jest, tak, tak. No. <laughs> Lepiej nie czytać. Trochę tak. E, dobrze, zaczęłyśmy trochę o tym dorastaniu, dojrzewaniu. E, szkoła. Byłaś najpopularniejszą dziewczyną w szkole. Moje wiarygodne źródło informacji tak mi przekazało z pełną świadomością, że tak było. Czyli to jest dla ciebie jakaś nowość. Tak. Dlaczego? No bo to jest, wiesz, to jest, to jest w dużej mierze, to jest napchane takimi ludźmi, szkoła teatralna. To jest wiesz, no to są. Nie, nie, podstawówka. A, okej, okay, dobra, podstawówka. To wiarygodne to źródło tak. informacji. To okej, okay, to tak. Bo w no to, to już tak. później sama same, same, same same go same, 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 <laughs> takie osoby. E... Tak, to w podstawówce to myślę, że tak. No. Bo, bo ty byłaś taka zawsze bardzo pewna siebie, bardzo hop do przodu, ale dobra. Że byłaś zawsze dobrym człowiekiem i no, została ci wystawiona laurkę, że jesteś najwspanialszą przyjaciółką na świecie. Co prawda mówisz, że jak zadzwonisz za 15 minut, to dzwonisz dwa dni później, <laughs> Bo nie masz podzielnej uwagi. Nie, nie mam, ja w ogóle zapominam, bardzo zapominam i e, jeżeli nie zrobię czegoś w tej chwili, to... E... To zapomnę, nawet sobie to za, zostawię notatkę, to, to zapomnę. No, dlatego też um, um, mój kochany menadżer po prostu dostaje szałek, pisze do niego o pierwszej w nocy, ale ja wiem, że po prostu jak nie napiszę teraz. Jezus, ja też tak czasami ja robię, wiecie, ja napiszę, ja za, za, SMS. Traktujcie to. to jak maila, bo ja zapomnę, ta, ja zapomnę. i po prostu i, i wtedy nawet sobie zrobię notatkę w tym. Ja, zapomnę ja. notatce. A ta pewność siebie e, to z domu? Skąd ją wyniosłaś? To jest taki, bo to jest bardzo fajna cecha, być pewnym siebie. To jest bardzo wiem. Myślę, ułatwiające znaczy, życie. Na pewno to gdzieś to no? jest jakoś, wiesz, e, z genami wyciągnięte, bo jednak no, i mama i tata to były osoby e, e, popularne, e, i to musisz mieć jakąś taką, jakiś taki ekscybicjonizm w sobie i chęć bycia w centrum uwagi, żeby być aktorką, piosenkarką. E, więc na pewno to trochę jest z nich, ale też wiesz, no, moja mama, e, zarówno mi, i mojej siostrze, od dziecka, przez to, że sama sobie próbowała właśnie swoje kompleksy zakryć, no wiesz, no, w bluzie chodzić, nie, żeby za, 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 zakrywać e, pupę, że zawsze. Wiesz, jak ja sobie to raz... sama uważała, że ma dużą. Tak, tak. I jak ja sobie po prostu też patrzę teraz. E, ktoś mi ostatnio powiedział, nie pamiętam. Ja, mówię, przecież ty całą podstawówkę chodziłaś z bluzą, czy tym gimnazjum, przewiązaną na tym. I sobie że matko jedyna. No. Coś, co jest w ogóle wiesz, moim atutem, Coś, co, 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 co uważam, że jest wiesz, mega sexy, mega fajne, ale też musiałam Przez, do tego. Kim Kardashian zmieniła świat. Ta. <laughs> tak, Jennifer <laughs> ja, Lopez wcześniej. Tak, Jennifer Lopez, no. No. No, Ale więc... to prawda. I, I wiesz, zamiast właśnie robić z tego atut, to jako jako dziewczynka to, to po prostu wiesz, ukrywałam i miałam kompleksy. No ale potem, wiesz, przyszły momenty randek i tak dalej i się okazało, że kurde, ta dupa jest fajna, no. Więc <grym> jakby, może nie będę nosić tych, tych, no. Czy trudnym zadaniem jest nie przelewanie, nazwijmy to, swoich kompleksów albo swoich słabości na dzieci? Dziecko. E... Dzieci in progress. <grym> wiesz co, wydaje mi się, że tak, bo robisz to podświadomie. E, I to też jest właśnie ta... Em, ta em, to też jest to, czego ja musiałam się nauczyć, żeby na przykład nie robić dokładnie tego samego, co robiła moja mama, czyli na przykład komentować siebie swój wygląd. Mm -hmm. I pamiętam dokładnie ten moment, kiedy się na tym złapałam bardzo e, bardzo szybko. Naćka wtedy miała z 8 miesięcy dziewięć i miałam ją na rękach, byliśmy na wakacjach, ja byłam w bikini i spojrzałam w lustro i, i tak powiedziałam na głos. Mówię, Boże, jak mi ben, ben wywaliło, bo byłam po jakimś jedzeniu czy coś, no wiadomo, jeszcze nie doszłam do siebie. I, tak, i tak, tak się złapałam w tej sytuacji, Mówię, nie, 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 stop, nie, komentuj, nie komentujemy swojego ciała przy, przy córce, nie, bo jakby... Co z tego, że będziesz jej mówić, że jest najpiękniejsza, najfajniejsza, najmądrzejsza, że jest super, że może wszystko momencie, jeżeli ty sama będziesz niezadowolona z siebie, będziesz codziennie rano stawiać tak, na walę. To, co mówisz, idzie w sprzeczności, zupełnie tak, nie kleje się z tym, się co, tak, tym, co tak, robisz. Tak? Tak, no tak, tak, ale czy to, to trochę Ona nie Ona jest... i tak weźmie z ciebie. Mhm. Nie? No ale czy to nie jest trochę tak, że y, dziecko, okej, okay, czuje emocje, tak jak mówisz i tak dalej, weźmie z ciebie, ale z drugiej strony, jakby chłonie to, co mu się powtarza. No, wielokrotnie jest tak, że nie wiem, życie dorosłym idziemy na terapię, bo coś nam powtarzano w dzieciństwie i próbujemy na przykład wyjść z tego. Y, I czy to też nie jest tak, że jeżeli powtarzasz jej, że ona jest mądra, piękna, chociaż ty masz alergię na to, żeby pomówić swojemu dziecku, że jest nie, piękna, to czy to nie jest tak, że jednak buduje jej się takie poczucie własnej wartości, że ona będzie pewnie wsłała przez świat, że jak nie wiem, będą jej dzieci dokuczały, i inni ludzie, to ona powie, nie, nieprawda, bo ja jestem taka, jaka jestem super. Wiesz co, no, na to liczę, ale też wiem, że ona będzie brała ze mnie, że ja jestem jej tym wzorem, przynajmniej do pewnego momentu i jeżeli ja będę codziennie wstawać na wagę, i, i wzdychać, i patrzeć w lustro, i być niezadowolona, i komentować swoje ciało, to ona automatycznie będzie robić dokładnie to samo. No tak, to prawda. Bo ona kopiuje, ona już, ona już, już wszystko kopiuje, nie? Ale to jest taka ciało pozytywność, wszystko fajnie brzmi w teorii, a tak naprawdę to jest jakaś ciężka robota też nad sobą i myślę no. o nas kobietach, jak dużo się zmieniło, jak wiele uważności to wymaga, jak, jak wiele wysiłku i pracy, bo... Patrząc na siebie, na moje e, przyjaciółki, koleżanki, to my, my, wiecie co, często miałyśmy taki, m, bardzo źle o sobie mówiłyśmy, w sensie, że to, 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 w ogóle to bardzo było Tak się o sobie mówi nawzajem, I źle tak. się przyjmuje Oho, ta, 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 ta. O, I o sobie sama i o sobie nawzajem też, właśnie, żeby nie oceniać innych, tak. nie krytykować nie zwracać uwagi na wygląd, ale to ale jest... Też, czy, czy, czy się da w ogóle? Wiesz co, właśnie to jest dla mnie niesamowite, że już, kurczę, mówiłam o tym tyle razy, ale powiem, no bo mi naprawdę zrobiła mm -hmm. bardzo dobrze ta książka, Obsesja piękna. E, i, to, I może dlatego, że przeczytałam ją w takim dla mnie... Andrzej właściwa... ja 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 też trollowałaś tą książkę. A Andrzej też przeczytał tę książkę, tak. E, I e, że, że przeczytałam ją właśnie jak na miała 8 miesięcy i tak już trochę się zbierałam do tego, żeby, żeby wrócić do tej mojej garderoby. E, bo to był dla mnie największy ból, nie? że kurde, że muszę po prostu, no, że co, jakby mam teraz wszystko oddać i, 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 i kupić sobie nowe, nowe, nowe ciuchy? No nie. E, i, e, I dla mnie ta, e, ta obsesja właśnie piękna mi pokazała, że my nawet nie potrafimy mieć rozmowy z drugą kobietą bez e, zagadnięcia o wagę, o wygląd, nie? I, I to było dla mnie takie straszne, w sensie, że to jest tak niby, niby nieistotne, a dla nas jednak jesteśmy wychowywane w tym, że, że, że to dlatego mnie to piękno tak wkurza, nie? Że, że to nie jest najważniejsze. Bo ta, 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 ta dziewczynka, to dziecko od, od poziomu zero codziennie będzie słyszeć po parę razy, że jest piękna, że jest, jest śliczna, że jest słodka. Tylko z drugiej strony, czy jak na przykład mnóstwo dzieci e, słyszy, jak ty wyglądasz, nie uczesałeś się, jesteś brzydka, jesteś taka, no bo dużo dzieci takie, takie rzeczy słyszy. I potem w dorosłym życiu to są potwornie zakompleksione kobiety, które patrzą, porównują się z innymi kobietami, jakby chłoną te negatywy, przyjmują znacznie więcej negatywów na innych polach w swoim życiu, bo czują się niepewne, Siebie, to czy to jest takie no, złe, żeby no, powtarzać, wie, że to dziecko stało, jest takie no, ładne i mądre przy okazji, no wiadomo, tak? Moim zdaniem to jest gdzieś chyba, e, no, trzeba znaleźć jakiś złoty środek, Jak mm -hmm. To nie jest tak, że ja nie mówię na dziś, że jest, e, e, że jest śliczna. na no, no, dzisiaj wstała później niż ja, ja już miałam zrobione włosy, byłam ubrana i ona tak na mnie spojrzała i tak... Jak ślicznie wyglądasz. No i czy to jest urocze. No jest na maksa urocze i jakby, ale znowu ja wiem też, że ona, e, że ona to wzięła z nas, nie? Że bo my jej tak mówimy, czy tam dziadkowie, czy mm -hmm. e, czyniania, ale nie wiem, wychowywanie w, tym, w tej jakby świadomości, że to nie jest najważniejsze, No tak. Nie? To jest też trudne, słuchajcie, a to także znamienne bardzo, bo rzeczywiście my, tak, my też sobie mówimy: super wyglądasz, tak. chcesz być miła, chcesz komuś sprawić komplement, tak. masz super różowe włosy, podobają mi się, ale z drugiej strony, jak trochę odwrócisz tę sytuację, to na mężczyźni tak między sobą nie gadają. Nie? No, nie. Żaden nie powie. Ja znam Wiesz, kilku tak? takich: a jaka kurteczka, no bo <laughs> okay. No, no tak, tak, tak. No właśnie tak nie gadają. I, ale to też się zmienia. Mi się wydaje, że to pokolenie, które. Które, Z, tak? Gen Z, no, tak, na, tak, Gen z tak, 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 tak. Że ono już idzie zupełnie w innym kierunku. No to o czym gadają w sensie? Jak sobie jak sobie mówią komplementy? Jak sobie nie, powiedzieć coś miłego? ja w ogóle, to to w ogóle dla się ładnie wygląda. Wierzę, że na no, mnie w ogóle Gen Z to jest jakiś z Zgadza. tego, że oni nie mają e, relationship, tylko situationship itd. i tak dalej. To jest coś, czego ja nie rozumiem, okay. ale, e, ale, ale jest, to, jest to nowe, jest to inne. Jak ja widzę, jak dziewczyny e, z Gen Z się ubierają. i mają w nosie to, że mają rozmiar 46, one idą w miniuwach, one i, i wyglądają super. Wyglądają Bo super Są siebie idzie razem tak, z nimi. Krokle. Dokładnie. I to jest, e, e, że, że oni się nie. Ja mam wrażenie, że oni się nie boją. Jeżeli, no to... o tak, w takim, jeżeli mówimy no. o takim wyrażaniu siebie i o swojej cielesności, że tam jest duża zmiana. I nie wydaje mi się, żeby to była tylko i wyłącznie kwestia ich rodziców, którzy już wyrastali w, w nowym, jakby są świadomością, z terapią i tak dalej, ale to jest też według mnie dostęp do, do internetu nie? i jakby pokazanie, że jest dużo różnych osób, że tak, to nie że jest różnorodność. Różnorodność jest super ważne. i że to, co nam pokazują w telewizji. To już wcale to tak nie wygląda. Tak, a z drugiej strony ten, ten niby lejący się zewsząd hejt, który, a z drugiej strony rzeczywiście ta otwartość i to, że możemy, każdy może być dokładnie taki, jaki chce. Chcesz mieć tak. różowo, chcesz mieć naklejone piegi, to je masz, tak. bo ja sobie wytatuowałam piegi, czy to... to jest zawsze ciekawy temat dla wszystkich. Tak. Tak, na Instagramie tam zawsze czytam. Ale jest to pilnie strzeżona tajemnica, jak to napisałam. ja tatuję, maluję, robię. I, I mam takie, ale no chcę mieć te piegi w nosie. Nie, dokładnie. Czy no komuś się to piegi, podoba. No, komuś czy nie się nie robić, nie czy robić nie. sobie? Ktoś mnie pobiła właśnie, Ma po prostu kolorowa i ma ich więcej. No. no tak, no i właśnie. Czy to jest jakaś tęsknota za panem Kleksem? Tak, no, tak. To tak właśnie, yy, w, no, kto to. Bednaruk be, powiedział, że wyglądam jak pan Kleks, ale yy, no, trochę tak jest, no. <laughs> trochę tak jest. Bardzo czekam zresztą na ten film. Moment ja wchodzi, Partnerem odcinka jest Lipton, producent owocowej przyjemności, którą możesz pić tak, jak lubisz. Na ciepło, na zimno z kostkami lodu, a przede wszystkim na okrągło. Odkryj wyjątkowe, owocowe połączenia herbatek Lipton i po prostu oddaj się chwili przyjemności. Czy dla Ciebie w ogóle istnieją jakieś tematy tabu, bo ty jesteś zawsze otwarta, ja Ci słyszałam wypowiadającą się w najróżniejszych tematach, i to w takich też, który, w których nie wiem, inne kobiety, ale nawet też mężczyźni czuliby się nie a ty jedziesz prosto z mostu, prosto w twarz jazda. No nie wiem, try mi, no nie chyba. Wydaje, znaczy, wydaje mi się, że nie, nie chciałabym ruszać, nie, na przykład moich poprzednich związków za bardzo, ponieważ jest to też jakby no to, nie, to nie po co? było tylko moje tak, tylko że to było też tej drugiej osoby i tym bardziej jak wiem, że druga osoba bardzo sobie ceni prywatność, no to to może to być dla mnie jakiś taki temat tabu, nie? A poza mhm. tym też, wiesz, masz męża, który niekoniecznie musi tak. chcieć słuchać o twoich byłych tak. związkach tak. i też to Ale no. też po co takich rzeczy? Tak. mówić? No to, to ale tak myślę, że no nie, nie ma, no, jeżeli nie, nie, przy, nie przychodzi mi teraz, no kurczę, naprawdę, no, nic co ludzkie nie jest nam obce i też właśnie ciąża, połóg mi to pokazały. E, I też jakby ilość kobiet, która wtedy zaczęła mnie obserwować, pisać do mnie, zwierzać się. E, wiesz, no, chociażby sam temat poronienia, tak? Jaki to jest temat nadal tabu w Polsce, tyle kobiet ma to za sobą, a tak się boimy o tym mówić. E, I to też jest dla mnie niesamowite, że słuchajcie, jak ja poroniłam em, moją pierwszą ciążę, to to mi było wstyd. Jakby miałam Może w sobie, sobie poczucie to, wstydu. Że nie, że nie dałaś tak. rady? Tak. Tak, no i to było dla mnie, w sensie, jakieś takie oszałamiające, nie? A to nie wynikało I... z jakiejś takiej presji społecznej? No bo właściwie dlaczego miałabyś czuć ten wstyd? No ja wiem się, że to był taki, wiesz, koktajl hormonalny, który masz w głowie, że w ogóle nie wiesz, co się dzieje, nie? I, e, e, i się to wszystko może za łatwo przyszło, wiesz, i... i em... I, I to było też takie... I e, wtedy zaczęłam, wiesz, googlować. od razu poszłam na terapię w pewnym momencie, bo poczułam po prostu, że wiesz, że... Du, 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 dokładnie, że mnie zalewa taka czarna maśnia, nie? Co jest podobno e, bardzo, e, bardzo częste, jak, jak ludzie opisują depresję, nie? Że takie, taka właśnie, takie, taka, taka... No pamiętam, że leżałam na łóżku, mieliśmy wyjść z Andrzejem na urodziny jego chrześniaka. Ja po prostu leżałam, tylko mi jak płynęły łzy po twarzy Jezu. i tak właśnie czułam, jak mnie tak przykrywa taka czarna maśnia. I poszłam wtedy na terapię. Ta terapia mi bardzo pomogła. I, e, I zaczęłam się też właśnie tak interesować tym. Bardzo chciałam o tym powiedzieć. Bardzo chciałam powiedzieć o tym poronieniu, ale nie chciałam tego mówić przed e, zajściem w kolejną ciążę, przed ulgą. Już, jak już wiedziałam, że będzie ok. I jak już to się, e, jak już to się udało, to to po prostu aż, tak, aż miałam takie, kurde, mówmy o tym. Mówmy o tym, nie wstydźmy się tego. M możesz zawsze sięgnąć po, em, po pomoc. E, I... No. No, wiesz, to jest to, e, że z jednej strony mówmy, a, i masz rację, że to jest bardzo ważne, e, a z drugiej strony... E, Myślę, że takie kobiety jak my też mają jakiś problem, że to jednak będzie cały czas w tej przestrzeni publicznej powielane, to będzie no funkcjonowało. Będzie. Nie chcesz tego zawsze. Ja też mam oczywiście poronienia za, za sobą i, i mnie się nie udało już, ale wiesz, że ten temat będzie wracał. Tak? No że be, to jest no. też coś takiego i tak intymnego, że z tak. jednej strony wiesz, że to jest społecznie dobrze tak? Tak. mówić Aha. dzielić się z tym i gdzieś być z tymi kobietami, a z drugiej rozdrapujesz te rany cały tak. czas. Tak, to na pewno. A, I to no, jest trudne. To na pewno. I każda potem ciąża jest jakby. E, e, Przykryta tym, st z tym strachem, i jakby ciąża jak byłam w ciąży z, na z Nadzią, to w w pierwsze trzy miesiące to, to, w, to, to w ogóle to, to była walka, nie? W sensie o, o, o przeżycie, jak ja sobie teraz patrzę, jak ja się strasznie stresowałam. Co też nie jest dobre? <klaska> <klaska> nie jest dobre. I my nie, ja nie umiesz odsunąć tego stresu. Nie, nie umiesz. W sensie ja robiłam wszystko, medytowałam, Tam. chodziłam na jakieś, wiesz, mm, też byłam w terapii cały czas. I, yy, I zresztą decyzja o drugiej ciąży to nie była ta decyzja, że okej, okay. w, sensie w zasadzie to ja bardziej chciałam niż Andrzej, bo on też... Ja myślę, że dla faceta to też jest trudne, no bo on stoi obok, nie, patrzy na to, no wiesz, mamy te... Jakby nie jest w stanie ci pomóc w żaden mm -hmm. sposób, w pewnym, według, jakby w jego głowie, nie? Tak nie? każdy mężczyzna też potrafi to udźwignąć. No, no, to, o, prawda. no się, to prawda. No, się, że niektórych to absolutnie przerasta, ale... Mm, w, w, Dawno podjęliście decyzję, taką świadomą, że chcecie mieć drugie dziecko. Od początku o tym myśleliście, że nie. Nie, w ogóle nie było, nie było, nie było tematu, że drugie dziecko. Ja też miałam bardzo, wiesz, Nadia się urodziła z wrodzonym zapaleniem płuc. Oni nam ją zabrali po dwu, 20 minutach. Ona się urodziła sina. E, i, I zabrali nam ją po 20 minutach, i, e, i w zasadzie Andrzej to ją zobaczył dopiero po, po dobie. Mhm. I to też było dla niego, co no, myślę, że takie bardzo tr trudne, piękne, ale też trudne doświadczenia I e, wiesz, no, ja z moim podejściem, e, ezograżyny, e, natura i w ogóle, jego, dostaję dziecko, e, czy mam dziecko i ono na dzień dobry dostaje pierwsze sześć dni dwa antybiotyki. No to jest hardcore. To jest hardcore, nie? W sensie, ale no, jakby wiem, że tak trzeba było i, i to ci już też w ogóle przewartościowuje wszystko. E, i ten połuk był trudny, bardzo... Eee. I, e, I ja też byłam trudna w ciąży, bardzo, byłam bardzo trudna w ciąży. Myślę, że byłam straszną. E, dla Andrzeja. No to nie, szacunek, że p... potrafisz to powiedzieć też swoją drogą. Tak, no, nie, nie byłam, byłam trudna, on st starał się jak mógł, e, ale no też miałam czerniaka to to, w ciąży, więc to też, te, to było, tam było tyle stresu. Potem to polowanie na mnie, żeby, wiesz, jak najbardziej to obrzydliwe, hardko, obrzydliwe to, było, to było tak obrzydliwe. Żeby po prostu jak najgorsze zdjęcie pokazać. I. Em, i te ciąże, wiesz, to było na zasadzie, ze mnie to jakoś wykiełkowało, dlatego, bo dwie moje koleżanki też w tym samym czasie, tak się trochę umówiłyśmy, oj dobra, mamy już, mamy te, te, te córeczki, e, to może ten, może dalej. I tak się umówiłyśmy i ja zaczęłam gadać z Andrzejem, Andrzej na początku, że no że właśnie, że, że, że nie, że on nie czuje, że, że czegoś nam brakuje. Ale, e, no ale przespał się z tematem i... A potem zełnił no, się z <laughs> Tak ma siebie mówić. No i co, nie byłaś się z takim bagażem wchodzić w ten temat? W no, temat no, drugiej to, to, ciąży, nie wiem, czy znowu nie, nie powinnam <laughs> tego mówić, ale słuchajcie, no, to jak my się zabieraliśmy za to drugie dziecko, to jest na, na, na komedię romantyczną, nie? mieliśmy takie... Do... Dobra. Dobra, okej. Okay. <laughs> To choć obliczymy kiedy się urodzi. Dziś ten jeżeli dzień. ten. E, I obliczyliśmy, że to, że to może tam być w tym i w tym miesiącu. Jeżeli pyknie, mówię, wiesz no to, że pierwszą i drugą ciążę od razu zaszłam, to nie znaczy, że trzecia też. Andrzej tak się spojrzał, mówi, przecież to od razu będziesz w ciąży. ja mówię, wiem. E, i, e, no i, i tak, już, tak się położyliśmy w tym łóżku. I on coś tam mówi, nie, poczekaj, I wie, czy my jesteśmy tego pewni? <ígenes> Bo już wiesz, z czym to się je, jakby ja już miałam wizję tego pierwszego roku hardkorowego. Który właśnie dopiero co się zakończył, przecież <-C1> nadzieja no, wcale nie jest taka duża. No, i tak, to, ten po prostu le, leżyliśmy w łóżku i się po prostu w zasadzie śmialiśmy, że poczekaj, to prostu, czekaj, to jeszcze nie, mm, to na pewno, no, i, no ale i tak i faktycznie od razu. Hop, siup. Może ile nie, nie żartów nie, naprawdę wiem. z tej rozmowy może... <ślawniforest> <gry> Żartogenne teksty. No, <gry> więc oddaję. no tak... tak nie, no ale spoko. Posło. A stresujesz się też tak bardzo, czy nie? Czy już jednak ta druga e, ciąża masz? Nie, więc... mniej, mniej. Dużo mniej. Wydaje mi się, że znaczy jak, jak, jak bardzo źle to nie zabrzmi e, i nie umniejszam absolutnie żadnej kobiecie, która poroniła po urodzeniu najpierw dziecka, to mi się wydaje, że poronienie pierwszej ciąży je, jest, 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 no jest bardzo ciężkie, no bo jakby nie, nie wiesz, czy ci się uda, tak? Nie wiesz, czy będziesz w ogóle w stanie psychicznie podejść jeszcze raz do, do, do kolejnego razu. W sensie do kolejnej próby. E, I... E, no, a plus, przynajmniej w moim wypadku tak, tak jest, i też jak rozmawiałam z innymi koleżankami, które już miały na przykład e, dzieci w domu, no to masz to dziecko, ma, masz gdzie uciec, okay. masz gdzie... Ja już masz takie, no, no, no już, już, już jest, i wiesz, jak jest, jest łatwiej po prostu e, i te, ta ciąża mi mija strasznie strasznie straszna. Potrafisz sobie wyobrazić, że gdyby futflow fu, nie daj, Boże tak. coś poszło nie tak, to to jest ona, to no. jest ona. Tak i plus w I po, ogóle potrafisz sobie wyobrazić wyjście z tej sytuacji po prostu. Tak, proste. plus masz mniej czasu w ogóle mhm. na rozkminę, nie? I, e, no, bo jest dziecko, masz co robić, masz pracę, masz, ej, a też to co jest fajne właśnie z, jeszcze wracając do twojego pytania, czego uczy dziecko, czego mnie nauczyło dziecko, to bycia tu i teraz. Jesteś z dzieckiem i jakby to jest takie tu i teraz, w jakim ja w życiu nie byłam. Nie? E, Czytam się bawimy myszkami, czy coś czytamy to jest właśnie i to jest też takie fajne, że trochę ten czas się zatrzymuje. E, i, 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 ta, I ta ciąża teraz jest o tyle łatwiejsza, że jestem, nie wiem, w drugim trymestrze. No ja nawet nie, no nie wiem dokładnie, w którym jestem tygodniu, bo nawet już tego nie sprawdzam. E, I to, e, strasznie szybko to leci. Nie? Także, hmm. także jest. A potem też już znam siebie, wiem jak nie panikuję, tak sobie hmm. przypominam. Ja bardzo dobrze pamiętam każdy moment z pierwszej ciąży i pamiętam, że coś mnie bolało, coś mnie ciągnęło, coś tego, że znaczy, tutaj musiałam w pierwszym trymestrze leżeć przez miesiąc. Więc jak już ten pierwszy trymestr minął, to, to już tak w ogóle tak sobie. Czyli to doświadczenie, że się udało, bardzo tobie też dużo dało po prostu, tak? Tak, że... tak. no dało To jest mięgno. też fajne dla dziewcząt, które nas oglądają i które może były w takiej sytuacji, że... Hmm. Jest łatwiej. To, 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 tak, że jest, jest łatwiej. łatwiej i, ale też, też zaczęłam znowu pracować z taką Agneską, z którą robię sobie właśnie medytację raz, raz w tygodniu. Też to robiłam w pierwszej ciąży, bardzo fajnie mi to... W sensie sięgam po te rzeczy, które mi się sprawdziły w pierwszej ciąży. Mm. Dalej masz ten taki pokój do jogi u siebie w domu? Tak i nie zgadniesz, kto teraz tam ma jogę. Andrzej. Andrzej. Tak, ja nie mam tego jogi, ale Andrzej ma. E, e, no Andrzej, wiesz, od czterech miesięcy nie pije alkoholu, alkoholu nie je mięsa. E, najpierw chodził do osteopaty, teraz ma zajęcia z jogi. No słuchajcie, co wspaniałe. się wydarzyło? Co się wydarzyło? E, kontuzja się wydarzyła tak. bardzo duża, bardzo duża najpierw e, kręgosłup, nie najpierw kolana, potem kręgosłupa i w zasadzie tak się zastanawialiśmy, czy on w ogóle jeszcze wróci do gry. to, było, to był taki e, level kontuzji i znowu obserwowanie. Sportowca, który mówi nie i zmienia bardzo dużo w swoim życiu. A w jednym z wywiadów, e, takim, którego udzielaliście wspólnie, on mówił, że to, co jego przerasta, trochę z czym sobie nie radzi, to to, że ten organizm sportowca tak. się starzeje i że on już nie jest tak wydolny, i że ta kariera nie będzie trwała wiecznie, że dla niego tak. to jest najtrudniejsze. Tak, ale znowu nie, przychodzi... nie ja zrobiłam tę te rewolucję w jego życiu, tylko mnich, bata z Foxel. Nie wiem, czy byliście kiedyś dziewczyną. Nie, no, ale jest, jest mnich. <laughs> Jest mnich, który, który jest bardzo ciekawą osobą. Już też nas tam wysłała moja przyjaciółka. Ja tam też już wysłałam mnóstwo osób. E, no i Andrzej był u niego. E, no bo to, że ja jestem esograżeną to, to luz, ale no, to, jak, ja tam wiesz, no, jak, to, jak to w związku, coś tam tam podrzucam, powiem. O, no, joga, nie jemy mięsa, <laughs> ale no jak to facet, to, to dopiero chyba inny facet musi mu to powiedzieć, żeby, żeby zadziałało. I ten mnich powiedział Andrzejowi, że jakby. Że no, powiedział, mu, że nie od mięsa, powiedział, mu, że musi totalnie zmienić cały swój e, sposób przygotowywania się do, do sezonu, do, do meczu, do meczy, e, do, do grania. I, e, I on to faktycznie zrobił. No i się czuje fenomenalnie. Tak, są w efekty. W, no, gra jest w super formie, naprawdę w super formie, nic go nie boli. No, Wy też wiesz, i mięso, i alkohol jest jakby prozapalny, tak? więc on to zminimalizował. Do tego właśnie dołączył tę jogę. E, automatycznie, no, jak wiesz, no nie, to, to nie jest tak, że on prowadził jakieś nie wiadomo jakie życie nocne, ale to się wszystko pozmieniało. No tak, ale no jak się ograniczy. Ten, na winko, nie, też Nie, nic, nie, nic. On jest, to jest właśnie <laughs> ten sportowiec, nie? Jakby on, 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 on w połowie jakoś lipca, po, po, ja już leżałam, on się położył obok mnie tak. A już nawet chyba spałam. To było takie nieferen. mówi, no kota, jak robię taki challenge sobie, żeby nie chcę nie, bez, nie, bez, nie, bez, mi bez mięsa i bez alkoholu. Wchodzisz w to, ja, no i, i miałam takie rano, wait, what? Poczekaj, jakby, e, no ale jedziemy teraz do Grecji na 10 dni, jakby, no, że no. perolek, co? Nie. I ty też się trzymałaś? Nie. I on tego też to nie rozumie, znaczy teraz już rozumie, bo już jest ze mną ponad 5 lat. I ja mówię, stary, to, że ci powiedziałam jednego dnia, że w coś wchodzę, to nie znaczy, na, że kobieta z śpiecha, nie jest. To nie znaczy, że ja będę. Ja, ale słuchajcie, na początku naprawdę to było dla niego, to był szok. To my się potrafiliśmy pokłócić o takie rzeczy, że ja nagle po tygodniu zmieniam zdanie. A teraz wiesz. siłą rzeczy weszłaś w ten challenge. Siłą rzeczy weszłaś. No, w ten challenge, challenge. No. tak. No bo jemu pewnie byłoby też łatwiej, gdybyś ty również była w tym challenge'u tak, tak zwanym. Tak, tak. Ja byłem stary. Ja nie jem mięsa od ponad 10 lat. O co ci chodzi? Jakby to ty dołączasz do mnie z alkoholem, może po wakacjach. No i, i po wakacjach dołączyłam. Siłą rzeczy, dokładnie. Dokładnie. O czym ty marzysz jeszcze? O czym marzę? No, żeby wszystko było dobrze. No. Tak, naprawdę to, to tak jedna e, No, żeby wszyscy byli zdrowi. To zdrowie to jest dla mnie najważniejsze. I e, e, żeby dziewczyny były zdrowe, żebyśmy my byli zdrowi. E, a cała reszta. Nie, mam jakoś tak. No. no cała reszta przyjdzie, co jak będzie zdrowie. tak. To nie, nie, mam, nie mam jakichś takich, wiesz, marzeń. Dla mnie zawsze najważniejsze było szczęście prywatne, zawsze. I, e, jakby zawód, spoko, fajnie, fajnie jak coś jest, ale ja się nigdy nie będę o to zabijać. Nie? I e, nie umiem wyścig sz szczurów, może czasem no, też z, z dużą szkodą dla mnie. Nie umiem e, o, tak, się, tak zawalczyć o siebie zawodowo. No, ale z, no, potem ale znowu... to też nie jest twoim takim priorytetem no, znowu, największym. No, no, no to... właśnie, mam takie potem się zastanawiam mówię, ale no, skoro nie umiem, to znaczy, że to chyba nie za mnie no, najważniejsze. Czy ten, czy branie udziału w tym wyścigu nie jest tak na koniec dnia najbardziej frustrujące? W sensie, że czy trzeba się ścigać, czy naprawdę trzeba osiągać Himalaje możliwości? No właśnie, że tam nie masz tej mety, nie? Tak. Że to jest, to jest właśnie, najtrudniejsze. No. To jest, tak, ja no. mam, też mam takie poczucie, że im bardziej się ścigasz, tym większa frustracja cię goni gdzieś, no. to jest cały czas mało, 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 mało. No, tak. I to jest chyba właśnie takie, że... Mm, nie wiem, jeszcze tak, to, to naprawdę się bardzo zmienia w głowie, jak, jak się pojawiają dzieci i ostatnio właśnie też przeczytałam jakiś taki, mm, mm, nie, nie mem, no wiecie, takie, że, że to dziecko jest tak naprawdę z tobą do jego dwunastego roku życia, potem najważniejsze już są koledzy, koleżanki, mm. dziewczyna, chłopak, jego rodzina i że gdzieś... Em, no, te, te, te pierwsze w ogóle też dla, dla mamy, nie te pierwsze dla, dla, dla dziecka, te pierwsze trzy lata z mamą są bardzo ważne. No a potem wiadomo, i jakby mamy to jeszcze parę lat razem, i już potem dziecko zaczyna już powoli wyfruwać z tego gniazda. I, i super fajnie by było złapać ten koncept, żeby jednak robić coś, żeby nie zostać potem. Wie, że oddasz się cała... syndrom opuszczonego gniazda tak, I że zostaniesz z niczym, nie? że zostaniesz tylko z tymi dziećmi, z tymi wspomnieniami, z tych dzieci. Więc jak gdzieś tam sobie obok cały czas coś robię, no jestem jakby aktywna e, na, na Instagramie i to też mi daje jakieś tam, wiesz, spełnienie. Chociaż usłyszałam od mojego bogu chłopaka, że się e, sprzedałam. A potem Ale się troszkę... o byłych nie rozmawiamy. To są były mi. Się śmieję, że... Ale powiedział, że jestem tak zdolna, że, że robię jakieś rzeczy... A że jakby moim tym, tym medium jest Instagram. Ja nie mam z tym problemu. Ale wiesz, to, to tak jak m, gdzieś kiedyś powiedziałeś, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia tak. i od tego, kto ma jakie możliwości zawodowe. Dokładnie. No to też, I ja też to też mu powiedziałam. Mówię, stary, jak ja bym miała mnóstwo super propozycji zawodowych, to uwierz mi, że robiłabym dużo mniej na Instagramie. No Więc... A poza tym wiesz, też pamiętam dokładnie taką sytuację, jak przed pandemią wszyscy psioczyli na ten Instagram, wywijali oczami, że to takie... O, a, a potem przyszła pandemia, nikt nie miał za co żyć, bo teatry tak. pozamykane, plany zdjęciowe pozamykane, koncertów nie było. Ja sobie żyłam jak se żyłam i zarabiałam cały czas i robiłam co robiłam, a potem pandemia się skończyła i wszyscy założyli Instagrama. Wszyscy. No, tak. no tak, 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 tak. Także to jest trochę znak czasu i no, też trzeba z tym iść. No, chociaż TikToka nie mam i nie, zało i nie założę. Zasia, tak. bardzo Ci dziękujemy, że wpadłaś. Fajna rozmowa. Bardzo, tak, tak. bardzo, się bardzo wpadłem. Wpadłem na ludzie. Fajne babskie Zwłaszcza, żebyście zaangażowani za Andrzejem w promocję trójkąta jak ruszał, więc tam bardziej miło Ciebie ten film. Super. super. Ten a film. To, było, a to, było, to też ja Wam też dziękuję, bo to było przecież. Charytatywny blok reklamowy i wykupiliście najdroższy tak, i pięć, się koła, pięć koła poszło wtedy na, na Fundację Herosi. No, Super. także to, to ja Wam dziękuję, dlatego też się tak bardzo postaraliśmy. Super. Przecież Andrzej jakoś wszedł w tę rolę i ja bardzo bo... Świetnie to zagraliście, tak, tak, tak także nie było grania. Dzięki, Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. Tak jest. Czemu mnie nie ja? zapytałyście, czy byłam kiedyś w trójkącie? A, A byłaś kiedyś w trójkącie? <laughs>